O, to znowu ty. Ptak się zepsuł. Ma usterkę. Chcemy innego i to szybko. Dobiliśmy targu. Odebrany towar nie podlega zwrotowi ani wymianie. Żegnam, wiecie, gdzie jest wyjście. Słuchaj, wybrakowana jaszczurko. Lepiej zrób, co mówię, bo się zdenerwuję. Skrzydło tego czegoś... Jest kaput! Oszukałeś nas! Nie wiem, o czym mówicie. Działał bez zarzutu. Masz go natychmiast wymienić, bo w przeciwnym razie ty będziesz kaput. Groźby na mnie nie działają, przyjacielu. Ale jak zapłacicie, mogę znaleźć jeszcze jedno takie coś. Mam nadzieję, że to zagwarantuje wysoką jakość towaru. O tak! Nawet tak, potem zapłata. Pierwsza zasada biznesu. Fakt. No dobrze, spotkamy się za 3 dni na szczycie najwyższej góry na północy. Jeśli się spóźnię, zaczekajcie. Nic z tego. Spotkamy się w lesie po drugiej stronie jeziora, w samo południe, dzisiaj. Co? O. Cóż, zgoda. Nie spóźnijcie się. Przerobiłem starą kopułę wodną, żeby stworzyć system zraszania, który produkuje śnieg. Chyba żarty sobie stroisz. Wyglądam na żartownisia? Dlaczego ty zawsze we mnie wątpisz? Moglibyśmy od razu pomóc Bluebardom, jeśli to działa. Dlaczego miałoby nie działać? Odpalmy maszynę. Trzeba pociągnąć dźwignię, przestawić pokrętło, ustawić temperaturę na brrr, 2 razy stuknąć w rurę, znowu przekręcić i... To działa! Super! Śnieg! Prawdziwy śnieg! A co, nie mówiłem? Dzięki, Fadl. Uszczęśliwiłeś naszych gości. Teraz skupmy się na szukaniu ich przyjaciela. Mam nadzieję, że zabłądził. Bo jeśli ktoś go złapał, może wpaść w tarapaty. No, przestań wreszcie jęczeć. To tylko mała szybka wycieczka na północny róg. Wcale nie będzie aż tak zimno. Mam nadzieję. O! Co znowu wymyśliły te niemądre elfy? A może śnieg jest dla... dla Bluebardów? Pewnie szukają swojego przyjaciela. Oszczędziliście mi wyprawy na północny róg. Żwawo, żółwiu! Wio!